Sonic Colors Ultimate. Wielki pan wychodzi na scenę i mówi: no siema, dzisiaj pokażę wam Sonika. Dzisiaj mieliśmy pokaz gier z Sonikiem, a ja dzisiaj krótko opowiem wam, co zapowiedziano i opowiem wam moje wrażenia co do konferencji. Najpierw ogłoszono koncert z okazji urodzin serii. Każdy będzie mógł wejść na niego zupełnie za darmo. Odbędzie się w czerwcu. Fajny event, ale mnie nie zainteresował. Później zapowiedziano wcześniej wspomniane Sonic Colors Ultimate, które, jak doszliśmy do wniosku z Gnidelem i Wilkiełem, ewidentnie działa na Hedgehog Engine 2, czyli silniku graficznym użytym w Sonic Forces. I tak się zastanawiam, czy zmiana silnika nie podchodzi już pod remake? Bo wiecie, gra wygląda o wiele ładniej niż na Wii. I wiecie co? Ten model Sonika wygląda jakoś dziwnie, jakby oświetlenie źle działało. Patrzcie na tą powiekę! Zauważyliśmy to wspólnie z Gnidelem i Wilkiełem, bo dzisiaj wspólnie oglądaliśmy prezentację. Jakby co? Tytuł będzie w wersji Ultimate i mam wrażenie, że oprócz nowej grafiki będzie coś jeszcze nowego. Ciekawe, czy umieszczą levele z wersji Colors na DS-a. Fajnie by było je zobaczyć w odświeżonej wersji. Cieszę się, że Sega oprócz gry dostarczy nam też kreskówkę. Jej urywek, który mogliśmy zobaczyć, skojarzył mi się z Sonic Mania Adventures. Nie wiem czemu. A i kolorowy jeż wyjdzie na wszystko co nowe i będzie ekskluzywem na Epic Game Store. Słabo, serio. Otrzymamy również wersję Digital Deluxe z paroma dodatkami. Tytuł wyjdzie we wrześniu i uwielbiam ten design pudełeczek od Colors Ultimate. Są mega ładne. Sonic Origins będą to klasyczne gry, w tym Sonic 3 & Knuckles. Na współczesnych platformach nic nadzwyczajnego, po prostu możliwość ogrania starszych gier na nowym sprzęcie. Team Sonic Racing i Sonic Mania trafią do Amazon Luma. Pewnie jest to jakaś platforma streamingowa, sorry, nie znam się na niej. Team Sonic Racing, Sonic Mania plus Sonic Forces trafią do PlayStation Now. Super, ale kiedy ta usługa trafi do Polski? Zapowiedziano również parę dodatków do istniejących gier Segi. Grę olimpijską i pełno gadżetów. Spoko, ale mnie mało interesują, mówiąc szczerze. Dawno już zapowiedziane Sonic Prime otrzyma 24 odcinki, a premiera w 2022 roku. Obejrzę, będzie na Netflixie jak coś, ale to już wiemy od dawna. A na koniec tajemniczy trailer gry zapowiedzianej na 2022. Myślę, że to będzie gra z tak zwanym boost gameplayem. No patrzcie, widać ewidentną powłokę za przyspieszającym Sonikiem. A tak dla przypomnienia, boost gameplay to jest ten rodzaj rozgrywki, gdzie musimy jak najszybciej przejść poziom. I tak naprawdę to leaky z 4chana się po części sprawdziły, bo mamy Colors Ultimate, klasyczne gry i tą niewiadomą grę zapowiedzianą na następny rok. I nie wiadomo, czy to jest adventure, remake lub reboot. Osobiście mi się ten niby direct spodobał. Mamy Colors w nowej odsłonie, parę mniejszych zapowiedzi i nową grę na 2022. Napiszcie, czy lubicie takie formy materiałów, które opowiadają o moich wrażeniach co do pokazów gier. Pa pa, czy coś.